Dwa dni temu grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzięki szczodrości obywateli zebrane zostało ponad 150 milionów. Prawdopodobnie będzie ewoluowało do 250 milionów. To jest 10% tego, co rokrocznie wpływa na TVP. Mówimy o mechanizmie pogardy. W ocenie krytyków TVP to jest właśnie, ten mechanizm. TVP. Cieszę się niezmiernie, że mogę zadać pytanie. Następna rzecz. TVP wpływa na wyniki wyborów. Panie radny, proszę o zadanie pytania. Czy pani premier pytania. Uważa, że tego typu działania to jest wstęp do uczciwych wyborów? Uczciwych. Z równym traktowaniem. Dobrze, dziękuję. To było pytanie. Bardzo proszę, pani premier. Czy panie starosto, jak zwykle przerywa pan zadawaniu pytań. To jest głos społeczeństwa. Pani premier mówiła, że także krytyczne głosy chce usłyszeć. To będzie głos krytyczny. To będzie głos krytyczny, ale ja chcę zadać pytanie. Ja rozumiem, że krytyka jest bardzo trudna. Szanowni bardzo państwo, trudna. Dobrze, już. Słuchajcie. Proszę państwa, proszę już o spokój. Szanowni państwo. Proszę bardzo, głos. Proszę państwa, oddajmy głos pani premier. Już, proszę państwa, bardzo proszę. Szanowni państwo, ja proponuję tak. Dobrze, spokojnie. Czekajcie państwo. Niech pan powie. Dobrze. Dobrze. Spokojnie. Dziękuję. Szanowni państwo. Ja mam propozycję taką. Ja mam... Dobrze. Niech, szanowna pani... Proszę się nie denerwować. Spokojnie, spokojnie. Szanowni państwo, czekajcie. Dobrze. Spokojnie, niech się pani... Moja mama jest emocjonalna, bardzo się pani... Dobrze, ale nie można. Patrzcie, żyje! Szanowni państwo, ja mam taką propozycję. Czekajcie. Szanowni państwo, ja mam taką propozycję. Zaczekajcie państwo. Ja mam taką propozycję. Mam prośbę do państwa, żebyśmy wysłuchali pytania, a do pana mam prośbę, żeby pan zadał pytanie, a nie wygłaszał manifestów politycznych, bo ja to w TVN-ie codziennie widzę i w Gazecie Wyborczej czytam.